Dzień dobry, kłania się Michał Jędryka. Jesteśmy w Wilczu koło Koronowa. Z nami pan Piotr Glimasiński, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo. Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu. Zorganizowali państwo tutaj taki weekend poszukiwawczy, ale to nie tylko weekend poszukiwawczy, bo właściwie zlot ludzi, których zamiłowaniem jest to poszukiwanie archeologiczne, prawda? Tak, dokładnie. To znaczy nasze zloty, które organizujemy już w tym momencie trzeci rok, mają jednak scalać rodziny, więc tutaj na tym zlocie przyjeżdżają ludzie nie tylko pasjonujący się poszukiwaniami, pasjonujący się historią, ale po prostu również dzieci, dla których ci rodzice mają po prostu zamiar zaszczepić tą pasję do historii. To jest fajne, że jednak całe rodziny wychodzą w pole, całe rodziny szukają. Mamy to ludzi z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch, z Niemiec, z Francji. Pokusiłbym się o nazwanie tego zlotu nie pierwszym europejskim, ale już chyba światowym, więc myślę, że zasługujemy na takie miano. No dobrze, no to trzeba zadać to pytanie, które powinno pewnie paść pierwsze. Co ciekawego udało się znaleźć? Oczywiście jak w latach poprzednich, których to sprawie zrobiliśmy oczywiście sprawozdanie do WKZ-u z lat 2022-2023. Czyli do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tak, przepraszam, zawsze tymi skrótami operuję, wiem, że nie powinienem, tak, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w których to zawaliśmy nasze znaleziska, w których nasz archeolog oczywiście zrobił planistykę i nadmienił te zabytki, które zostały w tamtym czasie znalezione, między innymi mnóstwo monet rzymskich, siekierka z brązu, Ostroga Rzymska, bardzo, bardzo dużo zabytków. To było ponad 500 zabytków. Ale monety rzymskie, siekierka, to jednak nie te czasy, kiedy bitwa pod Koronowem była, prawda? Dokładnie. Znaleźliśmy również groty od strzał i oczywiście bełty od kurz, które jednak można przypisać tej bitwie, na szczęście. No, bo trudno jednak liczyć na, powiedzmy, coś więcej, gdyż no, po każdej bitwie jednak polegli rycerze byli jednak odzierani z tych swoich szat, tak, ze swoich zbroi, gdyż no, metal był w tamtym czasie bardzo cennym surowcem, dlatego no, nie liczyliśmy się z tym oczywiście, że znajdziemy tutaj coś więcej. Chcieliśmy tylko znaleźć nagromadzenie danych, powiedzmy, zabytków, żeby można było stwierdzić po prostu, że w tym miejscu odbyła się ta właśnie mało znana bitwa. No i teraz można to stwierdzić z całą pewnością. Tak, oczywiście. Jesteśmy oczywiście szczęśliwi, że udało nam się znaleźć kilka toporów takich średniowiecznych, które można przypisać do tej epoki. W tamtym roku znaleźliśmy mnóstwo właśnie bełtów od kurz i oczywiście grotów od strzał. Dlatego jesteśmy coraz bliżej. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że można stwierdzić, aczkolwiek no, chcemy jeszcze dalej badać to pobojowisko z nadzieją, że może uda nam się znaleźć coś więcej. Zdajemy Czyli sobie co? Sprawę. Następne zloty w tym samym miejscu? Znaczy nie, cały czas oczywiście. Tu dziękuję mieszkańcom Wilcza i okolic. Staramy się pozyskać nowe ziemie, tak? Przyległe do tych ziem, które my już w tym momencie szukamy. No gdyż, żeby na nich szukać, musimy mieć pozwolenie rolnika, musimy mieć pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na poszukiwania, dlatego nawet wczoraj rozmawialiśmy z kilkoma rolnikami, którzy bardzo chętnie nam udzielą pozwolenia na eksplorację swoich ziem. Nie zatrzymujemy się w niej w miejscu, mam nadzieję, że następnym roku spotkamy się również, będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Czyli te pola eksploatacji waszej się poszerzają. Tak, na tą chwilę mamy 500 hektarów. Myślę, że w następnym roku będzie sporo więcej. Przyszły rok mniej więcej o tej samej porze, też w wakacje? Tak, na pewno w wakacje i na pewno też to będzie sierpień. Tu już musimy uzgodnić z Urzędem Miasta i Gminy Koronowo, żeby nie kolidować z jakimiś tam, powiedzmy, eventami, które również organizuje miasto. Na początku powiedział pan o tej pasji, która was łączy, prawda, do historii, do poszukiwań. To jest pasja, która tym rodzinom, tym dzieciom się udziela również. Myśli pan, że właśnie dzieci obecnych poszukiwaczy będą kiedyś też poszukiwać, a przynajmniej będą bardzo zainteresowani historią? No tak, mam na taką nadzieję. Właśnie dlatego to robimy. Event, który robimy tutaj w Wilczu, nie jest jedynym eventem, który robi nasze stowarzyszenie. Robimy takie stricte poszukiwania całymi rodzinami, prawda? Nazywa się to Kujawskie Pokolenia. Na tych naszych poszukiwaniach są 200-300 osób, całymi rodzinami chodzą ludzie po lasach, polach, tam gdzie mamy pozwolenia oczywiście. Właśnie dlatego, żeby zaszczepić tą smykałkę jednak do poszukiwań tej historii. Myślę, że nam się to jakoś tam w jakiś sposób udaje, dlatego widzę po dzieciach, że im się to bardzo podoba. Są dzieci niejednokrotnie bardziej zainteresowane nieraz niż rodzice, więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku i nam się uda jednak, żeby to przyszłe pokolenie coś po nas tam przejęło.
myślę, że naszą pasję, nasze zamiłowanie do historii, ojczyzny oczywiście. Mhm. Jakieś zakorzenienie również w tej historii, prawda? Mamy nadzieję, że tak się stanie. 200-300 osób, pan mówi, na tego rodzaju spotkaniach, to jest już duża społeczność. Dokładnie. Tutaj mamy ponad 500 osób, natomiast tam robimy to dużo częściej, 2-3 razy do roku. No i tak mniej więcej jest 200-300 osób zawsze. No to jest też, nie oszukujmy się, okazja do spotkania się całymi rodzinami, prawda? To nie jest tylko poszukiwania, to jest okazja do miłego spędzenia czasu. Tak, oczywiście, że tak. Wymieniają się jakimiś doświadczeniami. To nie są tylko poszukiwania, żebyśmy byli oczywiście szczerzy. No, tak jak powiedziałem, jest okazja po to, żeby się spotkać, porozmawiać, pośmiać się, wymienić się poglądami na różne tematy. Mimo niesamowitego upału wszyscy widzę, są szczęśliwi. Mamy nadzieję, że jednak wszyscy. Natomiast no, pewnie jakieś niedociągnięcia z naszej strony były. Postaramy się w jakimś 14 roku je jakoś tam dorobić. Człowiek uczy się na błędach, zawsze coś tam wychodzi. Cieszymy się, że ludzie są zadowoleni. Mam nadzieję, że większość przynajmniej. Z tego co widzimy, to raczej na pewno. Ale nie chcę być po prostu tutaj zbyt pewny siebie, że wszyscy są zadowoleni, prawda? Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Piotr Grimasiński, prezes Stowarzyszenia Bractwo. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na nasze przyszłe spotkania.